Oglądacie program Tylko Premiery, a dzisiaj przygotowaliśmy dla was recenzję kontynuacji kultowej komedii z lat 90., czyli Głupi i Głupszy Bardziej. Czy dotykanie reliktu humoru sprzed 20 lat opłaciło się Midasom z Hollywood? Zobaczmy. Jeżeli podobnie jak ja wychowaliście się na kinie lat 90., to bohaterów Głupi i Głupszy będziecie znać doskonale, bowiem Harry oraz Lloyd to postacie niemalże kultowe. W rolach głównych oczywiście epicki duet w postaci Jima Carrego oraz Jeffa Danielsa. Taka mieszanka talentu zwyczajnie zawieść nie może. What if we go track her down? You're hot for my daughter. What? Am I right? What? Am I right? Fabuła do zbyt wymagających intelektualnie nie należy. Harry otrzymuje pocztówkę, z której wynika, iż paręnaście lat temu został ojcem. Z pomocą Lloyda wyrusza więc na poszukiwania swojej zagubionej latorośli, wplątując się tym samym w dosyć mocno zakręconą historię, która z każdą minutą filmu staje się coraz dziwniejsza. Niekoniecznie śmieszniejsza niestety. A postcard from Freda Felcher. Harry, I'm pregnant. Please call me. What do you think it means, Harry? Lloyd, I'm gonna be a dad. Choć minęło 20 lat i zdawać by się mogło, że robienie filmu o przygodach dwóch kretynów to już wydojony do cna temat, nowa produkcja braci Farrelly, twórców oryginału, radzi sobie znakomicie. Momentami jest kwaśno i sucho, ale przez większość filmu będziemy mieć banana na ustach, a to z perspektywy kondycji dzisiejszych komedii wyczyn niełatwy. Minusem filmu są praktycznie wszystkie sceny, w których nie występują główni bohaterowie. Ograne sztucznie, z bardzo słabą dawką humoru, pełnią rolę niepotrzebnego zapychacza i przerwnika w całej historii. Na szczęście duet naszych tytułowych idiotów ratuje całą resztę produkcji. Humor, który został nam zaserwowany, jest oczywiście utrzymany w klimatach pierwszej części. Brakuje tu więc specyficznych, bardzo idiotycznych linii dialogowych, czarnego humoru czy żenujących sytuacji. Całość okraszona jest wybornym klimatem absurdu. You can cross that one off your bucket list. W rolach drugoplanowych zobaczymy takie osoby jak Rob Riggle, Laurie Holden czy młodą Rachel Melvin. Dla widzów z sokolim wzrokiem przygotowano również gościnny występ Billa Murraya, ale jego rozpoznanie do łatwych nie należy i trwa raptem parę sekund, ale dobre i to. Na koniec leży zadać sobie pytanie, czy faktycznie potrzebowaliśmy tego filmu? Czy historia opowiedziana dwie dekady temu była warta kontynuacji? Czy film nie mógł powstać trochę wcześniej? Odpowiedzią na to jest jeden z cytatów zawartych w filmie. Nie musieliśmy czekać 20 lat, ale wtedy nie byłoby to tak dobre. Faking for 20 years? Mm-hmm. And it was all for a gag? Yep. That's awesome! Ocena krótka i konkretna. Film na pewno uraduje tych, którzy pamiętają pierwsze przygody dwóch pociesznych głupców. Tym, którzy specyficznego humoru głupiego i głupszego nigdy nie kupowali, radzę sobie odpuścić. Ja na filmie bawiłem się nieźle, może nie tak dobrze jak kiedyś, ale magii lat 90. nic już nie przywróci, niestety. 6 gwiazdek i zapraszam do kina. Zapraszam was do komentowania oraz sugerowania recenzji, jakiego filmu chcielibyście zobaczyć niebawem. Subskrybujcie kanał oraz odwiedzajcie nasz profil na Facebooku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.